nowe trendy, które możemy zaobserwować, gdzieś tam coraz bardziej się pojawiają w ogłoszeniach o pracy, czy są wymagane przez pracodawców. Jeden to jest właśnie sztuczna inteligencja. Coraz więcej widzimy w aplikacjach, powiedzmy, ze Stanów Zjednoczonych, które jednak przodują w tych technologiach, w adaptacji tych technologii do projektów. No to jest na pewno coś, co warto eksplorować. Może nie jest tak, że znajdziemy to w co drugiej ofercie pracy, no ale może już w co dziesiątej czy w co dwudziestej, no i widzimy, że ten trend się zwiększa. Drugim to jest też taki, to jest drugi w temacie podobnym, jest to uczenie maszynowe. To coś znane od wielu lat, tak naprawdę każdy, kto studiował informatykę, coś jednak musiał z tego się nauczyć, jakoś w pewien sposób, w cudzysłowie, to liznąć, aczkolwiek wcześniej w projektach nie było to tak często wykorzystywane, teraz widzimy coraz większy trend. Także to są takie dwa trendy, no jeżeli ktoś chce być na czasie i powiedzmy za 5 lat no być specjalistą w tych technologiach, no to warto zajrzeć już to teraz, no bo to zajmuje jednak, to są dużo bardziej skomplikowane rzeczy niż języki programowania. Natomiast jeśli chodzi o takie prozaiczne rzeczy, jak rozwój polskiego rynku, no to widzimy taki trend, przybywa coraz więcej programistów frontendu. Jest mnóstwo kursów, jest mnóstwo szkół programowania, nie tylko już uniwersytetów, ale teraz powstaje coraz więcej szkół programowania i no i te szkoły właśnie główny nacisk kładą na frontend, bo jest to coś, co szybko można opanować i wnieść tak naprawdę dużą wartość dodaną do projektu. Drugi trend to jest taki napływ testerów, czyli osoby, które przyuczają się do testowania. Bardzo ciężko znaleźć testera dalej, także takie osoby są w cenie. Jeżeli ktoś jest chętny nauczenia się testowania i gdzieś tam po godzinach sobie posiedzi, to powiedzmy w 3 do 6 miesięcy jest w stanie się nauczyć tego testowania. No a tam zarobki kształtują się już podobnie jak na start, jak w zawodach, jak wspomniałem, w kategorii juniorskiej, czyli od 4 do 7 tysięcy brutto. Jeśli chodzi o języki backendowe, no to na pewno Java to jest zdecydowana większość. Druga to jest wszystkie języki na maszynie wirtualnej, czyli Scala, Kotlin zyskuje na wartości, coraz więcej projektów go używa. No i tak naprawdę mniejsze języki, no, które można uruchomić na maszynie wirtualnej, no bo maszyna wirtualna Java to jest coś, co tak naprawdę teraz w biznesie jest wykorzystywane w większości aplikacji, dlatego cokolwiek można na tej maszynie uruchomić, no to jest to w cenie. Jeśli chodzi o technologie frontendowe, no to JavaScript, ogólnie jest mnóstwo frameworków JavaScriptowych, no ale tak jeżeli by to uogólnić, no to JavaScript to jest dalej temat, który bardzo się rozwija. No i dalej jeszcze taka starsza technologia, która istnieje od wielu lat, 15-20 lat, to jest PHP, no ale widzimy dalej, że jest widocznie jest mnóstwo jeszcze stron systemów napisanych w tym systemie i pomimo tego, że jest to taka bardzo stara technologia, no to ludzie, którzy znają tą technologię, no oni są w cenie, no bo nie ma ich w tym momencie już na pewno za dużo.